Kontrowersje wokół filmu o islamie i zapowiedź pierwszego odcinka M jak miłość po wakacjach. Cześć! Zapraszamy na flash filmowy. Do kin w Iranie trafił właśnie film Muhammad, opowiadający o dzieciństwie proroka Mahometa. Jego reżyser ma nadzieję, że dzieło poprawi pełen przemocy wizerunek islamu. Produkcja może jednak rozwścieczyć wielu muzułmanów. Islam zakazuje portretowania proroków, tymczasem w filmie, choć nie pokazano twarzy głównego bohatera, to widać jego sylwetkę i słychać głos. Swoją dezaprobatę wyrazili eksperci z największego muzułmańskiego uniwersytetu Al-Azhar z Kairu, komentując, że pokazanie portretu proroka lub posłańca jest równoznaczne z poniżeniem ich duchowego statusu. Eksperci zaapelowali już do władz o wycofanie filmu z kin. Zmieniamy temat i wracamy do rodzimej telewizji. 31 sierpnia telewizyjna dwójka pokaże pierwszy odcinek nowej serii M jak miłość. Tej jesieni, jak zwykle, nie zabraknie w serialu miłości, będzie również tajemniczo i niebezpiecznie. Zobaczcie sami. Całe zwiastuny możecie obejrzeć w serwisie Onet Film, a pierwszy odcinek już wkrótce na VOD.pl. Chciałam wyjaśnić jedną sprawę, raz na zawsze. Nic z tego nie będzie. Powiedz mi, że jest szansa. Nigdy nie przestaniesz jej kochać. Chcę tylko wiedzieć, czy to jest moje dziecko. Pamiętacie uroczą Baby z Dirty Dancing? Po wielkim sukcesie jej owocnie zapowiadająca się kariera drastycznie wyhamowała. W serwisie Onet Film zobaczycie, co słychać u Jennifer Grey. Miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych fleszach.